Witam Państwa bardzo serdecznie, już po raz 20. O tak, to tyle mniej więcej. Szanowni Państwo, z tej okazji po paru odcinkach nieobecności z powodu znanego tylko mi i jemu do programu powraca mój legendarny, patriotyczny Kubek. Nie! Nie wraca, ale wróci, a dlaczego go nie ma, niech zostanie tylko między nami, ale jak coś, to jest cały i zdrowy, a na dodatek, o dziwo, jest cały czas w moim mieszkaniu. Tajemnica niech pozostanie tajemnicą, kto ma wiedzieć, ten wie. No dobrze, ale co w dzisiejszym odcinku? Omówimy przebieg imprezy trzech polecanych z Bydgoszczy, dowiemy się, co i dlaczego by zrobił Nitro, gdyby jutra nie było i dlaczego odpowiedź jest tak przerażająca. Będzie też o Willu Smithie, który przewalił prowadzącemu Oscarów w trakcie gali rozdania Oscarów. Dziwnie to brzmi. Coś tam jeszcze będzie, no bo w sumie czemu nie? Zachęcam do subskrybowania tego kanału, bo jak nie, to się wścieknę do cholery jasnej! Zaczynamy. A zaczynamy od gali rozdania Oscarów, na której doszło do niecodziennego zdarzenia, szanowni państwo. W tym roku galę prowadziły aż trzy panie. Co ciekawe, jedna z nich, Regina Hall, po tym jak zaprosiła na scenę kilku aktorów, w tym Bradleya Coopera czy Timothy'ego Chalamet, oznajmiła wszem i wobec, że szkoda, że oprócz maseczek nie zdjęli również ubrań, że chętnie wykona im test za kulisami językiem. Chwilę później macała po pośladkach Josha Brolina i Jasona Momoe. I tu, szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę, że prawdopodobnie gdyby dopuściła się czegoś podobnego w stosunku do kobiety, to byłby olbrzymi skandal. Gdyby zaś jakiś facet zachowywał się podobnie w stosunku do kobiet, to również byłby skandal, a do tego pewnie byłby już skończony. Ale nic to, szanowni państwo, gala trwała dalej i doszło do czegoś jeszcze bardziej niesłychanego. Komik, aktor, reżyser i producent Chris Rock zagrał na przykład w czwartym sezonie serialu Fargo, który bardzo państwu polecam, chociaż może akurat nie czwarty sezon, bo był najgorszy, ale serial bardzo polecam. Ale nie o tym, szanowni państwo. Pan Chris Rock wręczał w tym roku nagrodę i w trakcie swojego przemówienia obraził żonę Willa Smitha, Jada Smith, naśmiewając się z jej choroby łysienia plackowatego. W tym momencie kamery pokazały aktorską parę. Aktorka kiwała niezadowolona głową, zaś aktor pękał ze śmiechu, jednak po chwili zreflektował się i wydarzyło się coś niesłychanego. Aktor wstał, podszedł do komika na scenę i po prostu mu psy! Ech! Pan Chris Rock był ewidentnie w szoku, że dostał właśnie w twarz od Willa Smitha, a ten jeszcze odchodząc wykrzyknął do komika parę obraźliwych uwag, żeby nigdy więcej nie śmiał mówić o jego żonie. W zasadzie no, nie powinien być w szoku, że kiedy kogoś obraża, to się może mu dostać. Jedyne co w tym wszystkim zabawne, to to, że jakiś czas później sam Smith pojawił się ponownie na scenie, aby odebrać nagrodę dla najlepszego aktora i ze łzami w oczach tłumaczył się ze swojego zachowania. Były to mętne tłumaczenia, w których odnosił się do Boga i diabła, zupełnie jak Najman, który kiedy coś odwali, to zaczyna zasłaniać się Biblią. Prawdziwe przeprosiny przyszły dopiero następnego dnia, kiedy to zdecydował się opublikować specjalne oświadczenie w tej sprawie. Przemoc w każdej formie jest toksyczna i destrukcyjna. Moje zachowanie na ostatnim rozdaniu Oscarów było niedopuszczalne i niewybaczalne. Dowcipy na mój temat są częścią mojej pracy, ale żart o zdrowiu Jady to było za dużo do zniesienia i zareagowałem emocjonalnie. Chciałbym cię publicznie przeprosić, Chris. Przegiałem i postąpiłem źle. Jestem zawstydzony, a moje działania były niezgodne z człowiekiem, którym chcę być. Na świecie miłości i dobroci nie ma miejsca na przemoc. Chciałbym również przeprosić Akademię Producentów Gali, wszystkich uczestników i wszystkich widzów na całym świecie. No, z tego co wiem, to akurat widzów na całym świecie nie przybywa, a jest już ich właściwie niewielu, także luz. Członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej zapowiedzieli, że nie zostawią tej sprawy i podobno zamierzają pociągnąć Smitha do odpowiedzialności. Może będzie znowu jakaś bitka, także wiecie. Tymczasem jednak oburzeni Amerykanie zaczęli hejtować na profilu Willa Smitha, masowo domagając się wytłumaczenia, dlaczego zrobił to, co zrobił, obrażając jego oraz jego rodzinę. Problem jednak w tym, że za swój cel obrali złego Willa Smitha. Okazuje się, że rykoszetem oberwało się innemu Willowi Smithowi, który nie jest aktorem, a podcasterem i oprócz imienia i nazwiska kompletnie nic ich nie łączy. Podcaster zwrócił uwagę komentującym, że chyba piszą pod zły adres oraz zaapelował, aby ludzie przestali odpowiadać przemocą na słowa, pod czym i ja się podpisuję, choć wiem, że nie jest to zbyt popularne rozwiązanie. Przykre jest to, że galę rozdania nagród przyćmiła przemoc, a tym bardziej w czasie, kiedy trwa wojna, chociaż akurat prawie zawsze gdzieś na świecie trwa jakaś wojna. Swoją drogą jestem trochę zawiedziony tym, że Akademia nie poświęciła Ukrainie zbyt wiele czasu. Miałem nadzieję, że połączą się online z prezydentem Ukrainy, notabene aktorem, i pozwolą mu przemówić tak, aby Sean Penn nie musiał przetapiać swoich statuetek w ramach protestu. Niestety do niczego takiego nie doszło, więc no, teraz czekamy na ruch Penna. A co państwo sądzą o całej sytuacji? Czy aktor dobrze zareagował, a może była to tylko ustawka? No w końcu są to aktorzy i wszystko mogło być ukartowane, by o gali było głośno. Tylko że no teraz nikt nie mówi o gali, tylko o tym, że jeden chłop przywalił
drugiemu. Jedni powiedzą, że dobrze zrobił, broniąc w ten sposób swojej ukochanej. Inni powiedzą, że to wszystko był tylko element, był elementem promocji, a ja powiem, że przemoc to przemoc i nigdy nie powinna być rozwiązaniem, czy słowna, czy fizyczna. W każdym razie najgorsze, że nikogo przez te całe show nie obchodzą laureaci nagrody, a przecież o to w tym wszystkim chodzi, szanowni państwo. Oscary mają piękną, wieloletnią tradycję, od lat cały świat wstrzymuje oddech, by dowiedzieć się, kto zwycięży i na co będziemy chodzić do kina. Dlatego teraz witam, omówimy nominowane i nominowanych oraz same filmy. W kategorii najlepszy film zwyciężył... A teraz, szanowni państwo, przenosimy się do Bydgoszczy, do klubu Los Chupitos, ale śmieszna nazwa, gdzie impreza poszła nie tak jak miała. Okazuje się, że w klubie tym 12 marca bawiły się trzy tamtejsze policjantki i piły alkohol, no ale nic z tym dziwnego, niech pierwszy rzuci butelką, ten kto chociaż raz nie najjał się w Bydgoszczy. Problem w tym, że panie ewidentnie przesadziły, jedna złapała za szyję barmankę, a następnie zaczęła ją dusić. Dwie pozostałe szarpały się z obsługą i innymi klientami. Wszystkie ochoczo pokazywały legitymacje służbowe i ta imprezowa sielanka jak na Oscarach trwa aby pewnie w nieskończoność, ale niestety, co zabawne, balanga policjantek została przerwana przyjazdem kogo? No, policji, a ta zatrzymała tylko jedną z pań, bo pozostałe zdołały zbiec z miejsca wydarzeń. Zdecydowano o niezawieszaniu w czynnościach służbowych policjantki, ponieważ nie wszczęto postępowania karnego. Funkcjonariuszki, które zbiegły z klubu, nie poniosły kompletnie żadnych konsekwencji. Jak wiadomo, pić to trzeba umieć, bo od wódki rozum krótki, a jak powiedział kiedyś Kazik, piąty grosz dla policji, toć żyjemy bezpiecznie, wypił litra i stoi, taki to mój podopieczny. I przenosimy się do świata głębokiego internetu, gdzie ludzie są oglądani nie w setkach czy tysiącach, ale i w milionach wyświetleń. Szanowni państwo, moi mili kochani, stało się coś moim zdaniem strasznego i niedopuszczalnego. Ultra znany youtuber niejaki Nitro, czyli Seriusz Górski, chyba tak, który ma ponad 2 miliony subskrybentów, ostatnio wystąpił na jednej z gal tych, wiecie państwo, gdzie tam się biją, ci co się bić nie umieją, żeby zarobić i podbić oglądalność. No i w trakcie promocji tych walk Nitro dostał, jak wielu innych influencerów walczących na gali, nie mówię tu o gali Oscarów, tam owszem był i Fame i MMA, ale to nie ta gala. W każdym razie zapytano pana Nitra o to, co by zrobił, gdyby jutra miało nie być. No i ten niestety odpowiedział. To bym chyba kogoś z***ł. Po czym dodał, że przecież już by mu nie groziło za to więzienie, no bo jutro by nie było. Szanowni państwo, ten chłopak później opowiadał, że powiedział co powiedział, bo chciał zobaczyć minę kobiety, która stała obok, że po prostu gadał głupoty, bo nie wiedział, że to pójdzie w ostatecznym materiale, że to był taki żarcik. Panie Nitro, to chyba najgorszy żart, jaki mógł pan opowiedzieć i zamiast się tłumaczyć, to powinien pan przede wszystkim przeprosić. Czego pan nie zrobił, nie padło w pańskim oświadczeniu słowo przepraszam. Naprawdę obrzydliwe zachowanie, szczególnie, że jest pan człowiekiem, którego oglądają miliony ludzi i naprawdę powinien pan uważać na to, co mówi, bo to, że prywatnie sobie obrzydliwie żartujesz, to jedno, ale to, że później dzielisz się tym poczuciem humoru z fanami, to drugie. Pewne żarty czy słowa powinny zniknąć, przynajmniej z przestrzeni publicznej. Powiecie państwo, ale to po co o nim mówisz? Tak, mówię, jemu to oglądalności czy popularności nie zwiększy, a może część z państwa zwróci uwagę na to innym, że pewne słowa i czyny należy piętnować z całą siłą. Może to boomerskie czy jakieś tam, no ale z pewnych rzeczy nie należy żartować, bo to po prostu nic śmiesznego. 19 marca w Serbii uruchomiono szybkie połączenie kolejowe pomiędzy Belgradem a Nowym Sadem. To pierwsza część międzynarodowego korytarza dużych prędkości, który w przyszłości ma połączyć stolicę Serbii z Budapesztem. W otwarciu linii brał udział prezydent Serbii Aleksandar Vučić oraz premier Węgier Viktor Orban. O, nasz ukochany premier Węgier. Teraz jednak media społecznościowe obiegło nagranie z legendarnej już przejażdżki. Otóż, szanowni państwo, obaj panowie zachwyceni machają przez okno w pociągu wiwatującym tłumom. Tysiące fanów i miłośników ich polityki zebrało się na dworcu, aby choć przez chwilę spojrzeć na swoich władców. Otóż nie. Okazuje się, że panowie owszem machali, ale nie bardzo wiadomo do kogo, bo na dworcu nie ma absolutnie nikogo. Wydaje się, że po chwili nawet Orban zorientował się, że to co robi jest co najmniej absurdalne i wyraźnie zmieszany przestał machać. Jego kolega po fachu zdecydował, że nie podda się presji i dalej będzie szedł w zaparte, że jednak macha do kogoś, a nie do szyby. Może po prostu widział w odbiciu szyby pana Orbana i stąd to całe wielkie nieporozumienie. Na koniec, szanowni państwo, nowa seria szybkich wiadomości. Jak macie jakiś pomysł, jak to nazwać, no to śmiało. Rosja prawdopodobnie w ramach sankcji zdecyduje się zabronić wjazdu na swoje terytorium turystom z krajów tak zwanych nieprzyjaznych, czyli praktycznie wszystkim. No szkoda, bo akurat teraz wszyscy się tam właśnie wybierali.
Rząd tworzy Narodową Sieć Sklepów. Za sukces projektu ma odpowiadać minister Sasin, w związku z czym projekt już można spisać na straty, chyba że ktoś dorzuci do pomysłu trochę kasy, na przykład 70 milionów złotych, tylko pytanie, skąd je wziąć. Syn Edyty Górniak, Alan, ten, który w razie potrzeby obroni Polskę, bo jest żołnierzykiem, wydał swój pierwszy singiel rapowy i kompletnie, ale to kompletnie nie brzmi jak Mata, bez dykcji i wyczucia rytmu. A na koniec, jak zwykle, pomożemy potrzebującym. Od początku wojny w Ukrainie pomagamy dzieciom właśnie z Ukrainy, więc zachęcam Państwa do zasilenia konta UNICEF Polska. Zebrane środki fundusz przeznaczy na pomoc doraźną, znalezienie i opłacenie bezpiecznych schronień, wsparcie psychologiczne, opiekę medyczną, wodę i jedzenie. Bardzo Państwa zachęcam do wpłaty. No, myślę, że fantastycznie jest pomagać. Link do strony UNICEF-u zamieszczam w opisie tego odcinka. No i to już wszystko, szanowni Państwo, na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Przypominam o subskrybowaniu tego kanału. No a teraz odpowiem na jedno pytanie zadane pod poprzednim odcinkiem i zachęcam do zadawania kolejnych. Użytkowniczka Patrycja Furmaniak zadała pytanie. Dlaczego kot Maciej nie ma własnego Instagrama? Po pierwsze, nie ma na imię Maciej, a po drugie, ma szlaban na internet, bo no, jakiś czas temu odwalił straszną akcję. Kto ma wiedzieć, ten wie. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo, 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 bardzo... Serdecznie.